Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przywołał do siebie 12 swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona 12 apostołów. Pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej. Potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan. Filip i Bartłomiej. Tomasz i celnik Mateusz, Jakub syn Alfeusza i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który go zdradził. Tych to 12 wysłał Jezus, dając im następujące wskazania. Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Jezus wybiera nie herosów, ale słabych ludzi i na nich buduje fundamenty swojego Kościoła. Wśród nich niewielu jest uczonych, biegłych, retorów lub szlachetnie urodzonych. To przede wszystkim prości rybacy znad Galilejskiego jeziora. Bóg wybiera to, co słabe, abyśmy się nie chlubili. Wybiera to, co słabe, aby to z Niego była owa przeogromna moc. To Bóg nas umacnia do czynienia wielkich dzieł. Misja apostołów jest bardzo prosta. Idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Treścią nauczania apostołów jest Królestwo Boga. Apostoł jest ambasadorem Boga, Jego wysłannikiem do świata. Aby stać się apostołem, a przecież Jezus powołał na apostołów każdego z nas, trzeba wpierw stać się obywatelem Królestwa Bożego. Czy mam świadomość swojego pochodzenia i godności wynikającej z Chrztu Świętego? Czy jestem przekonany, że moja ojczyzna jest w niebie, a nie tu na ziemi? Czy Królestwo Niebieskie jest dla mnie realną rzeczywistością, a może jedynie abstrakcyjną ideą? Z tego doświadczenia bycia dzieckiem Bożym, bycia obywatelem i dziedzicem Królestwa Bożego, bierze się entuzjazm i gorliwość apostolska. Muszę być wewnętrznie przekonany, że Królestwo Boże należy do mnie i jest największą wartością w moim życiu. Jeśli tak jest, to idę do ludzi gdziekolwiek są i głoszę im tę radosną nowinę, że Królestwo Boże jest już bliskie.